Witajcie. W kalendarzu dzisiaj 24 czerwca, tak. Więc uroczystość narodzenia świętego Jana. Kobiety, dziewczyny wiją wianki i rzucają je do falującej wody. Przesilenie letnie. Wszystkim Janom życzymy wszystkiego najlepszego w każdym razie z okazji imienin. Ale też Danutom, bo chyba Danuty też mają dzisiaj imieniny. Danuty mają chyba też dzisiaj imieniny. Tak, mi się Danutom, wydaje. Janom wszystkie najlepsze życzenia. No i słuchajcie, wianki wiankami. A euro. I dzisiaj Kuba mamy przed sobą na rozkładzie kolejne ciekawe mecze. Więc mecze, słuchaj, w grupie B. Tak. Albania, Hiszpania i Chorwacja, Włochy. Tak. Düsseldorfie zmierzą się właśnie przedstawiciele Albanii z Hiszpanami. I może tego meczu sobie dzisiaj zaczniemy. Dobrze. Kuba, powiedz mi, jak sądzisz, no właśnie, po tym, co też zobaczyłeś w ostatniej kolejce, po remisie Chorwatów z Albanią, po zwycięstwie Hiszpanii nad Włochami, jak myślisz, co się zadzieje w tym meczu Hiszpania-Albania? No, myślę, że oczywiście faworytem są Hiszpanie, chociaż trzeba pamiętać, że Hiszpanie są już pewni awansu, więc powiedzmy na pewnym luzie mogą zagrać. Nie zagra na pewno Rodri. Rodri, który w meczu z Włochami się wykartkował, niektórzy uważają, że specjalnie, bo dostał drugą w turnieju żółtą kartkę i będzie pauzował w meczu z Albanią, natomiast wróci na mecze fazy pucharowej. No, niektórzy piłkarze tak robią, żeby na te mniej ważne mecze właśnie się wykartkować, nie zagrać w nich, a później wrócić na mecze ważniejsze. Natomiast chciałbym zacząć od Albanii. Powiedz, jak ci się podobała ich gra w meczu z Chorwatami? No powiem ci, że chyba nie tylko moje serce, ale i wielu kibiców w całej Europie stradła właśnie drużyna albańska. Tak. Naprawdę, to są przecież piłkarze no nie najlepsi. Nie są nie tacy znani bardzo, jak Chorwaci. I my też dobrze wiemy z polskiego doświadczenia, bo mieliśmy ich w grupie eliminacyjnej, tak, że to nie są ogórki, ani jacyś po prostu, wiesz, jacyś te turyści, którzy tam przyjechali sobie do Euro, żeby pozwiedzać Niemcy. No naprawdę Albania zaskakuje, ma fajną ekipę i naprawdę i w meczu z Włochami, i teraz w tym meczu właśnie z Chorwacją, no po prostu no, widać, że gryzą trawę, wiesz, że grają sercem, że wymykają się wszelkim logicznym, wiesz, opiniom i jakby wszelkim prognozom piłkarskich ekspertów. No bo naprawdę, kto by powiedział, że oni będą mieli w takiej grupie po dwóch meczach jeden punkt, to jest w przypadku ich, myślę, że aż jeden punkt, tak, i w sumie strzelone 3 bramki, a stracone 4. Myślę, że to nikt nie spodziewał. I kibicujemy im bardzo mocno. No właśnie, podoba nam się postawa chociaż właśnie tego Dziasuli, który strzelił samobuja, ale też strzelił bramkę. Ale później strzelił bramkę dającą remis. No to taka piękna historia, że jakby odkupił swoje winy i zdołał doprowadzić do remisu. Natomiast wiesz co, no ja myślę, że jednak w starciu Albanii i Hiszpanią, no nawet jeśli ta Hiszpania zagra tak na pół rezerwowym składem, albo w ogóle rezerwowym składem, chociaż myślę, że tak się nie wydarzy, ale no jednak mimo wszystko tutaj przy całej sympatii do Albanii, no Hiszpanii na tym turnieju są po prostu bardzo mocni, dobrzy. Tak. Myślę, że obok Niemiec są na razie najbardziej się podobającą reprezentacją, więc tu myślę, że tu Albania będzie pewna z kwitkiem, ale pozostawi dobre wrażenia i to będzie najważniejsze. Myślę, że wielu z tych piłkarzy może znaleźć angaż w jakichś lepszych klubach, bo pokazali się z niezłej strony, tak, ten Bajrami, Laci właśnie. Aslani też. No Aslani. Była taka sytuacja w meczu Albanii z Chorwacją, gdy Albańczycy prowadzili 1-0, że Aslani miał doskonałą okazję, żeby podwyższyć na 2-0. To się nie udało, no ale Albańczycy bardzo mądrze bronili się przed Chorwatami, wyprowadzali groźne kontrataki. No i właśnie mimo, że w pewnym momencie wydawało się, że Chorwacja już odwróciła losy meczu, to Albańczycy walczyli do końca i ten remis wywalczyli. Na pewno też będą walczyć w meczu z Hiszpanią, natomiast też jestem zdania, że jednak Hiszpanie swoją wyższość udowodnią. A opieram to na tym, że Hiszpanie naprawdę grają bardzo dobrze. No jeśli oglądaliście mecz z Włochami, a zakładam, że oglądaliście, no to widzieliście, jaką przewagę mieli Hiszpanie, ile sytuacji stworzyli, jak długo utrzymywali się przy piłce. Więc nawet bez tego Rodriego myślę, że sobie doskonale
poradzą. Myślę, że wszystkich nas zachwyca w Hiszpanii ten czarnoskóry Williams. Williams, tak, Williams. To jest w ogóle ciekawostka, nie wiem czy wiesz, jest dwóch braci Williamsów. Oni się wychowali w Bilbao i grają w Atletiku Bilbao. Natomiast jeden z nich reprezentuje Hiszpanię, a drugi reprezentuje Ganę, bo stamtąd ich rodzice pochodzą. No i to jest taka ciekawostka dwóch braci rodzonych w dwóch różnych reprezentacjach. Natomiast no Nico Williams rzeczywiście, jak to się mówi, robi wiatr na skrzydle. Na drugim mamy Jamala z Barcelony. Jeśli dodamy do tego właśnie Alvaro Morata. Tak, Morata, który innych... też dobrze się spisuje, no zdobył bramkę w tym pierwszym meczu z Chorwacją. Myślę, że Hiszpania ma naprawdę na tyle mocny skład, że sobie z Albanią poradzą. Tak. No to teraz powiedzmy może o tych takich właśnie tetolickich wątkach. Tak. Wiem, że chciałeś powiedzieć o znanym kardynale z Albanii. Właśnie nie wiem, czy znanym, bo wiele no, nam osób... znanym, ale zobaczymy, czy być może nie. Być może nie, no właśnie. Więc chciałem ci powiedzieć, że mówimy tutaj, słuchaj, o kardynale Erneście Simonim. Słuchaj, ten człowiek dostał kapelusz kardynalski od papieża Franciszka w roku 2016, 8 lat temu, ale naprawdę nikt się tej jego nominacji nie spodziewał za bardzo, bo on do 2016 roku był zwyczajnym księdzem. Aha. On nawet nie był biskupem. I wyobraź sobie... Czyli taki awans z przeskoczeniem pewnych dotychczas pewnego etapu, tak? Nie został biskupem, tylko od razu kardynałem. Tak, to się zdarza rzadko. Tak może być, że zwykły środowy ksiądz jest właśnie mianowany kardynałem i tak właśnie się wydarzyło. A co on takiego zrobił, ten nasz kardynał Ernest Simoni? Słuchaj, kiedy właśnie w Albanii szalał komunizm, to on został wtedy zaaresztowany, przebywał wiele lat w więzieniu. On najpierw był skazany na karę śmierci, potem mu to zamieniono na karę 25 lat więzienia. Ale będąc tam, jakby tej swojej wiary oczywiście się nie wyparł, nie stracił, odprawiał tam msze święte po łacinie i czynił to z pamięci. Okay. Więc jakby nie potrzebował tego mszału, bo tego mszału nikt mu nie dał. I też potajemnie udzielał więźniom, współwięźniom Komunii Świętej. W sumie w więzieniu był 18 lat, z czego 12 przepracował ciężko w jednej z kopalń albańskich. Z więzienia wychodzi w roku 1981. Jeśli myślisz, że już ma lekko, łatwo i przyjemnie w życiu, to nie ma, ponieważ musi pracować przy oczyszczaniu kanałów. I posługę kapłańską nadal spełnia potajemnie. No więc poświęca się, ale nie wybrzydza, jakby też pracuje ciężko w niełatwych warunkach w kanalizacji. Dopiero w roku 1991, po upadku Związku Radzieckiego, może swoją posługę sprawować jawnie i oficjalnie. Podobno kiedy papież Franciszek usłyszał świadectwo tego pokornego księdza, już w tej chwili staruszka z Albanii, no to się po prostu popłakał. Tak, no, przytulił go bardzo mocno. Piękne świadectwo życia. Przytulił go bardzo mocno i właśnie tak właśnie wyróżnił tą postać. Mówię o niej dlatego, że dla wszystkich jest to taka naprawdę w kościele postać niesamowicie ważna i myślę, że nie mógłbym być spokojny, gdybym o tym nie powiedział podczas naszych spotkań. No dobrze, ale wiem, że masz coś w zanadrzu. Mam coś w zanadrzu, dosyć niespodziewane dla mnie samego, bo przeglądając różne portale katolickie, 20 czerwca natknąłem się na informację, więc jest to całkiem świeża informacja, że papież uznał dekrety o męczeństwie dwóch kandydatów na ołtarze pochodzących właśnie z Albanii. Luigi Palic, albo Palik bardziej po albańsku, i Gjon Gazuli. To byli dwaj duchowni albańscy, obaj no, zamordowani niestety z nienawiści do wiary. Ich życie przypadało na przełom wieku XIX i XX. Zacznijmy może od tego Luigiego Palika, który urodził się w 1877 roku i kiedy była pierwsza wojna bałkańska, to ojciec Palik bronił, był w ogóle franciszkaninem, bronił katolików, ale bronił także ludności muzułmańskiej przed tym, żeby zmuszać i katolików, i muzułmanów do przejścia na prawosławie. No jego postawa bardzo zirytowała władzę, aresztowały go 4 marca 1913 roku,
W więzieniu Palik był niestety bity, torturowany i jeszcze przed procesem pozbawiony go habitu i niestety przez czarnogórskich żołnierzy został zabity, zamordowany. I właśnie teraz no, uznano heroiczność jego, cnót jego męczeństwo i zostanie ogłoszony błogosławionym wkrótce. A drugim albańskim duchownym, o którym chciałem powiedzieć, jest właśnie Gjon, czy też pisze się to Gjon, można spolszczyć na Jana Gazuli. On urodził się w 1893 roku. Był pod stałą kontrolą rządu za rzekome utrudnianie oświaty muzułmanów i chrześcijan, a tak naprawdę on właśnie założył szkołę parafialną, uczył tam religii katolickiej, cieszył się wielkim autorytetem wśród miejscowej ludności i w czasie reżimu prezydenta Ahmeda Cogu wielu duchownych opuściło Albanię, ale nie ksiądz Gazuli, on tam został. Niestety został aresztowany pod koniec grudnia 26 roku. Na podstawie fałszywych oskarżeń został, no został po prostu skazany i niestety go powieszono. Mówi się, że umierając przebaczył swoim zabójcom i wyznał wierność Chrystusowi i Kościołowi, więc też no, tragiczna, ale i piękna historia męczeństwa tych dwóch albańskich duchownych, którzy właśnie już wkrótce zostaną wyniesieni na ołtarze. Czyli jak widać, Albania jest ziemią świętych i błogosławionych i też warto o tym wiedzieć, bo myślę, że nie wszyscy o tym wiedzieliście, tak, zanim się to euro zaczęło, a może dzięki nam wiecie. No dobrze, powiedzieliśmy o Albanii, a co o Hiszpanii? Mówiłeś, że powiesz nam coś o neokatechumenacie. Dobrze podejrzewasz i dobrze tutaj przewidujesz. Chcę ci powiedzieć, że katolicyzm w Hiszpanii to nie jest tylko legenda o przeszłości, jakaś, nie wiem, baśń o tym, co było kiedyś, ale to jest także teraźniejszość. Po Soborze Watykańskim II, ale już przedtem, w ogóle w wieku XX, powstawało między innymi w Hiszpanii wiele ruchów i wspólnot. I takim jednym z ważniejszych ruchów i wspólnot właśnie kościelnych powstałych w wieku XX na terenie Hiszpanii, to jest właśnie neokatechumenat, inaczej droga neokatechumenalna. Założycielem tej wspólnoty, tego ruchu jest dwójka wspaniałych Hiszpanów, Kiko Arguello i Carmen Hernandez. Carmen Hernandez już odeszła do wieczności, Kiko Arguello jeszcze jest na naszej ziemi, ale właśnie oni zaprzyjaźnili się ze sobą i razem stwierdzili, że będą właśnie odnawiać Kościół. W jakiś sposób? No właśnie poprzez właśnie taką podobną formację, poprzez taką też właśnie inną troszkę liturgię. I faktycznie, kiedy dzisiaj mówimy o neokatechumenacie, to mówimy o tym, że po pierwsze, formacja w tym ruchu trwa bardzo długo, nawet można być na tak zwanej drodze kilkadziesiąt lat. Jakby to jest niczym, to nie jest nic jakby nadzwyczajnego. Więc jakby na drogę się wstępuje i się w wspólnocie dłuższy okres czasu. No i cóż, ten właśnie ruch jest dla wszystkich. I dla księży, i dla rodzin, i dla osób samotnych. Istnieje w różnych krajach świata, właściwie na całym świecie. Ale z Hiszpanii się wywodzi. Tak. I wiesz co, i też ważną chyba taką cechą charakterystyczną drogi neokatechumenalnej jest to, że oni mają troszeczkę inny wygląd liturgii, niż my to się przyzwyczailiśmy właśnie no tak na co dzień. Chodzi po prostu o to, że oni mają po pierwsze liturgię najczęściej sprawowaną już w soboty wieczorem. I ta liturgia jest troszkę inaczej wygląda, bo na przykład oni stosują podczas liturgii czerwone wino, a nie białe. My oczywiście możemy też stosować na liturgii wino czerwone, nie musimy stosować białego, ale z powodów właśnie praktycznych stosuje się u nas w kościele właśnie wszędzie białe wino mszalne, tam stosuje się czerwone. Żeby też nawiązać do krwi Chrystusa i tak bardziej to, no to jakby podkreślić. Przyznam, że nie miałem pojęcia. Tak samo na przykład oni w tej właśnie drodze neokatechumenalnej mają troszkę inne troszkę modlitwy na tej mszy świętej, rozbudowano trochę bardziej trudzie słowa. Ich takim nieodłącznym znakiem rozpoznawczym są śpiewy, które naprawdę są nie do pomyślenia z czymś innym. I to nie chodzi tylko o śpiewy takie
dodatkowe na mszy, ale też chodzi o takie śpiewy, wiesz, podstawowe. Części mszy mają prefację i śpiew Święty Święty jakby na swoją melodię. Bardzo ważną rzeczą jest gitara, bo w Hiszpanii gitara jest bardzo ważna, więc oni też właśnie i Kiko, i Carmen, i wszyscy członkowie drogi bardzo mocno właśnie używają gitary, właśnie też jako taki podkład muzyczny, więc jest bardzo ważne. Można powiedzieć też, że do drogi nekrofenomenalnej, nawet w Polsce, należy od dawna wielu znanych polskich nawróconych muzyków, tak, między innymi Robert Lica Friedrich, Maleo, Tomek Budzyński. Tak, to są znane nazwiska tego rynku chrześcijańskiego muzycznego. Więc może tyle, jeśli chodzi o nekrotechmenat. A ja jeszcze mam jeden ciekawy motyw hiszpańsko-piłkarski. Na pewno kojarzysz takiego trenera, teraz już jest na emeryturze, Vicente del Bosque. Prawda? Oczywiście. Real Madryt, reprezentacja Hiszpanii. Jest taki mem, na którym Vicente del Bosque robi tylko minę. Tak. Nazywany Sfinksem czasami. Vicente del Bosque, no myślę, że legenda hiszpańskiej piłki nożnej. I tak jak mówiliśmy w wielu poprzednich odcinkach o różnych piłkarzach, którzy deklarują się jako chrześcijanie, czy jako katolicy, to myślę, że no, deklaracje oczywiście są bardzo ważne, no ale najważniejsze jest to świadectwo życia. Prawda? Bo dzięki temu pokazujemy, że naprawdę tą wiarą żyjemy. I trener del Bosque myślę, że jest osobą, o którym możemy powiedzieć, że swoją postawą pokazuje, na czym polega też chrześcijańskie życie. Nie wiem, czy wiesz, że trener Vicente del Bosque ma syna Alvaro, który urodził się z zespołem Downa. I piękne jest świadectwo właśnie trenera del Bosque dotyczące jego syna. Pozwolisz, że przytoczę fragment. Koniecznie. Mój syn Alvaro zmienił moje życie. Na początku było bardzo ciężko, często z żoną płakaliśmy. Pytałem sam siebie, dlaczego to spotkało właśnie mnie, a nie kogoś innego. Potem życie pokazało nam, że jest inaczej. Dziś mogę powiedzieć, że Alvaro był błogosławieństwem. Nie moglibyśmy już żyć bez niego. On daje nam spokój. Mój syn jest szczęśliwy i zaraża szczęściem. W internecie można też znaleźć piękne wspólne zdjęcia ojca i syna. Właśnie jesteśmy po dniu ojca w tych okolicach, więc Alvaro i Vicente del Bosque, piękne świadectwo życia. I co to pokazuje? Że każde życie ma swoją wartość i godność. Tak, oczywiście. Że należy naprawdę chronić każde życie. Nie powinniśmy decydować jako ludzie we współczesności o tym, kto ma żyć, kto ma umierać. Wydaje mi się, że właśnie to jest ważne w kontekście dzisiejszych sporów o aborcję, eutanazję. Że właśnie nigdy nie możemy jakby przewidywać, jakby za Boga decydować. Pan Bóg jest Panem życia i śmierci. Oczywiście są tu pewne jakieś takie czasami dyskusje i niuanse, ale najważniejsze jest to, żeby no właśnie dać żyć, bo życie jest wielkim darem. Nawet jeśli właśnie no, ktoś jest doświadczony chorobą, no to właśnie jednak jest to życie, które też ubogaca innych i naprawdę spróbujmy powiedzieć osobom niepełnosprawnym, że nie wiem, że to nie jest ważne, że oni są, no to jest okrutne, to jest nieludzkie, no więc... No dzięki za te piękne słowa. Wróćmy trochę do tego meczu jeszcze Hiszpania-Albania. Myślimy, że Hiszpania wygra na pewno? Jakiś konkretny wynik? Myślę, że ze 3-0. No ja tradycyjnie dam jedną bramkę tej słabszej drużynie, bo Albańczycy na pewno będą się starać, więc 3-1 dla Hiszpanii. No dobrze, to dobrze, przechodzimy do meczu, do którego nawiązują nasze koszulki, czyli Włochy-Chorwacja. Czy wiesz, że odkąd Chorwacja zyskała niepodległość, obie drużyny mierzyły się ze sobą 8 razy. Wiesz, ile razy wygrali Włosi do tej pory? Przypuszczam, że ani razu. Ani razu. 3 zwycięstwa Chorwatów. Przypadek? Nie sądzę. I 5 remisów. Być może pamiętasz, że Chorwaci i Włosi spotkali się też podczas Euro 2012. Na stadionie, dobrze na myśl znanym, Lecha Poznań w Poznaniu, no to w sumie oczywiste, że w Poznaniu, bramki strzelili, był 1-1, bramki, czyli Mandzukic
I Balotelli? No nie, ale też bardzo znany inny włoski piłkarz. Inzaghi. Długowłosy, z brodą. Pirlo. Pirlo, tak. O, Andrea Pirlo i Mandzukic, tak, trochę tęsknimy pewnie Włosi jeszcze bardziej za Andreą Pirlo na boisku, prawdziwym artystą futbolu. No ale to był właśnie jeden z tych remisów Włochów z Chorwatami. Poznań 2012 rok. Ja jeszcze pamiętam 10 lat wcześniej, w 2002 roku na mundialu w Korei i Japonii, Chorwaci co prawda nie wyszli z grupy, ale Włochów pokonali 2-1. Ale w tym meczu, jeszcze wracając do tego poznańskiego meczu, jak myślisz, który z obecnych zawodników kadry Chorwacji już grał wtedy w reprezentacji? Myślę, że to jest łatwe pytanie. Luka Modrić. Luka Modrić, oczywiście. Nieśmiertelny niemal Luka Modrić. Grał 12 lat temu i wciąż jest filarem reprezentacji Chorwacji. Reprezentacji, która do tej pory raczej zawodzi na tym Euro. Z Hiszpanami przegrała gładko, a z Albanią co powiesz o jej grze? No powiem ci szczerze, że naprawdę przez większość meczu no naprawdę męczyli tatoną bułę. Po prostu no zastanawiałem się, czy to jest ta Chorwacja, którą znamy właśnie z mundialu w Katarze, czy w Rosji, czy to naprawdę po prostu są ci zawodnicy. Mam raczej takie wreszcie wrażenie, że Chorwaci chyba mają taki swój pik za sobą, pik formy i myślę, że czekają na nowe pokolenie piłkarzy. No jest ten Gwardiol, jest prawda jeszcze stara Gwardia, czyli Modrić, Tamaric, tam różni inni. Natomiast powiem szczerze, że no, myślę, że potem Euro może dojść do jakiejś rewolucji pokoleniowej, zmiany pokoleniowej. Tak, do zmiany pokoleniowej w chorwackim futbolu, gdyż no, wydaje się, że zaskakujące jest to, że sobie no Albania jednak no, jest nie tylko na papierze, ale i w ogóle w praktyce też słabsza od Chorwacji. Tak, no Chorwaci mieli przewagę, ale nie mieli pomysłu, jak ugryźć tych Albańczyków. Wiesz co, tam był taki chorwacki napastnik, przez cały mecz grał. Potem to zmienił właśnie strzelec bramki Kramaric, a grał Petkowicz bodajże? Chyba tak, już nie pamiętam. No, mniejsza tak. Z tym, mniejsza z tym. W każdym razie nawet komentatorzy telewizji polskiej mówili, że właśnie że Kramaric powinien grać wcześniej, bo ten zawodnik, który grał właśnie na ataku, to taki troszkę zawodnik niekoniecznie nadający się do gry kombinacyjnej, a tam trzeba było naprawdę przyspieszenia, trochę robić wiatrów w tym dosyć mocno ustawionym z tyłu zespole albańskim. No i wszedł Kramaric i strzelił gola. Potem mamy tego samobuja właśnie Joshuli. Więc wydawało się, że Chorwacja to dowiezie, nawet jeszcze wciśnie na 3-1, na to jednak się okazało, że tuż przed dziwstkiem właśnie Joshulo odkupuje swoje winy i jakby jest no, ładna historia. Ładna historia, ale naprawdę no, Chorwaci mogą sobie pluć w brodę. Myślę, że chorwaccy kibice mogą czuć pewną nerwowość. Czy ty jako kibic Chorwacji też czujesz pewną nerwowość? No pewną tak, natomiast ja jeszcze nie skreślam Chorwatów. Myślę, że ta statystyka meczu z Włochami za nimi przemawia i fakt, że Włosi też nie prezentują się jakoś rewelacyjnie, sprawia, że Chorwaci mogą wygrać z Włochami i przedłużyć swoje szanse na awans. Jeszcze taka ciekawostka statystyczna o Kramariczu, o którym wspominałeś. Gol, który strzelił w meczu z Albanią, został przez niego zdobyty w dniu jego urodzin. To taka może ciekawostka bardzo niszowa, ale to dopiero trzeci piłkarz w historii turniejów finałowych o Mistrzostwa Europy, który zdołał zdobyć bramkę właśnie w dniu swoich urodzin. Wcześniej jednym z nich był na przykład Wesley Sneijder, Holender w 2008 roku. No niemniej jednak Chorwaci są w ciężkiej sytuacji, ich szanse na wyjście z grupy są małe, chyba że pokonają Włochów, a Włosi. Włosi z Hiszpanią zaprezentowali się słabo, żeby nie powiedzieć bardzo słabo, zepchnięci do defensywy i właściwie tylko jednemu zawodnikowi zawdzięczają to, że nie przegrali wyżej. Czyli bramkarzowi, tak? Donnarumma. Jest naprawdę po prostu pokazał swój tłuncz bramkarski. No niestety, no Calafiori przytalafiorzył w tym meczu. No trochę przypadek, no znowu gola samobójczego. A to już jest szósty gol samobójczy na tym Euro, więc napastnik o nazwisku Own Goal idzie na króla strzelców. Idzie na króla strzelców, więc niech się Mbappé i inne Musiale schowają, bo po prostu tak, tego Own Goal was tutaj będzie chyba królem strzelców. Tak. No rzeczywiście, no Włosi. Di Lorenzo był bezlitośnie ogrywany przez tych szybkich, skrzydłowych hiszpańskich, więc no Włosi, jeżeli chcą myśleć o awansie, no co prawda mają już te 3 punkty z meczu z Albanią, no ale jeśli chcą myśleć o korzystnym wyniku w meczu z Chorwacją, to muszą się zdecydowanie poprawić. No to nie przedłużając, typujmy wynik meczu Chorwacja-Włochy.
Ja myślę, że Włosi wygrają 2 do 1. Dobrze, ja postawię na 2 do 1, ale dla Chorwacji. Będę jednak do końca w tą Chorwację wierzył. I uważam, że to oni wyjdą zwycięsko. To wiesz, Chorwację, a propos wiary, tak? To powiedz, co ci ta wiadomo mi powiesz, jeśli chodzi o właśnie wątki takie katolickie, może historyczne, jeśli chodzi o Chorwację. Tak, jest tutaj taka postać, już którą przywoływaliśmy wcześniej, błogosławiony Alojzy Stepinacz. To jest postać, która budzi spore kontrowersje. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II. Natomiast chodzi o to, że wobec Stepinacza formułowane są różne zarzuty. A kiedy on żył? On żył w XX wieku, ale właśnie te zarzuty dotyczą jego działalności w czasie II wojny światowej, tak, i potem. Zmarł w roku 60, rodził się 2 lata w 1898, tak? Tak. Więc żył w pierwszej połowie XX wieku. I? No właśnie, kontrowersje dotyczą tego, że kardynał Stepinacz początkowo wsparł faszystowski rząd ustaszy w Chorwacji i niektórzy historycy zarzucają mu bierną postawę wobec wywózek ludności serbskiej i żydowskiej do obozów koncentracyjnych. No ale trzeba powiedzieć, że to są informacje raczej nieprawdziwe, no niezgodne z faktami. O pomocy udzielanej Żydom przez Stepinacza mówił swego czasu prezes gminy żydowskiej w Nowym Jorku, Louis Breyer. Tutaj taki cytat o Stepinaczu właśnie. Ten wielki człowiek jest sądzony jako współpracownik nazizmu. Protestujemy przeciwko temu oszczerstwu. Zawsze był szczerym przyjacielem Żydów i nie ukrywał tego nawet w czasach okrutnych prześladowań pod rządami Hitlera i jego zwolenników. Wraz z Piusem XII arcybiskup Stepinacz był wielkim obrońcą prześladowanych Żydów w Europie. To jest właśnie wypowiedź tego Louisa Breyera. Zresztą sam kardynał Stepinacz, co prawda, rzeczywiście początkowo z tym NDH współpracował, ale zorientował się szybko, że oni prowadzą taką dosyć eksterministyczną politykę Serbów i Żydów. I do tego przywódcy ustaszów Pawelicza napisał 24 lutego 1943 roku taki list. Obóz koncentracyjny Jasenowacz jest plamą na honorze niepodległego państwa chorwackiego. Dla tych, którzy patrzą na mnie jako kapłana i biskupa, mówię jak Chrystus na krzyżu. Ojcze, przebacz im, gdyż nie wiedzą, co czynią. Więc myślę, że nie można powiedzieć, że Stepinacz był bierny wobec tych zbrodniczych działalności ustaszów. Tak, ja w ogóle chcę ci powiedzieć, że również czytałem o nim sporo, przygotowując się do dzisiejszego naszego podcastu, i faktycznie on od początku, jeszcze przed wojną, zanim jeszcze w ogóle był problem z nazizmem, komunizmem, on cały czas był przeciwko nazizmowi, komunizmowi, przeciwko wszelkim nacjonalizmom, też był przeciwko masonerii, występował, bronił kościoła i na pewno nie można o nim powiedzieć, że był jakimś takim, nie wiem, nazistą czy faszystą, mm-hmm. bo on się tym wszystkim brzydził. Jemu zależało naprawdę na Ewangelii, na kościele i też właśnie dlatego był taką wielką postacią. No i też dodajmy, że bardzo mocno właśnie trafił do więzienia i tam bardzo mocno tak. był torturowany, podupadł na zdrowiu. Właściwie już do końca życia nie wyszedł z więzienia, w roku 60 zmarł. I cóż, no jest takim troszkę chorwackim Wyszyńskim, ja to nazywam. W takim tak. sensie, że no też był męczony w czasach komunizmu, więziony. Oczywiście los spotkał troszkę go odmienny niż Wyszyńskiego, kardynała naszego z Polski, ale ważne, warto o tym pamiętać właśnie, że taka ogóle, postać była, tak? Tak, i w ogóle też mi to pokazuje, że te czasy wieku XX to był naprawdę straszny czas w historii świata. Tutaj trudno naprawdę ferować jednoznaczne wyroki bez jakby poznania kontekstu historycznego, lokalnych różnych tak. zależności i tak dalej. Ale naprawdę był wielką postacią i myślę, że Kościół się nie pomylił, go beatyfikując. Wiem, że jego kult w Zagrzebiu jest mocny i jakby w Chorwacji znają go, lubią, cenią. Byłem kiedyś właśnie na tezę w Zagrzebiu, to właśnie pamiętam, że mówiono mi o tym kardynale i zgadzam się z tobą, że to była wspaniała postać. Dobrze. To przejdźmy teraz do motywów włoskich. No właśnie. No właśnie. A jeśli Włochy, to powiem ci szczerze, że aż się prosi, żeby podkreślić szczególnie jedną postać, jednego błogosławionego z Włoch. Tak? Takiego świeżego błogosławionego. Świeżego, młodego. Mówię tutaj o Karolu Atutisie, który jest coraz bardziej popularnym błogosławionym Włochem, nie tylko we Włoszech, na całym świecie. Słuchaj. Chłopak żył w latach 1991-2006, tak. Związany z Mediolanem. Geniusz komputerowy,
bardzo zdolny człowiek, nastolatek, tworzył, słuchaj, stronę internetową, do dzisiaj istniejącą, poświęconą cudom eucharystycznym na całym świecie. Bardzo pobożny, ale też bardzo normalny. Grał na saksofonie i pomagał charytatywnie najuboższym. Modlił się bardzo często na Eucharystii, którą uważał, że jest to jego autostrada do nieba, ale też był bardzo mocno maryjny. Często mówił różaniec. Więc był takim nastolatkiem, który chodził w najtach, a jednak był bardzo pobożny. Jakby w czasach, kiedy rodził się tak naprawdę internet, w latach 90., tak, no to po prostu on był takim prekursorem, wiedział jakby, że to będzie ważne w przyszłości. I wtedy już tworzył właśnie te internetowe programy, strony, więc po prostu był geniuszem. I dzisiaj jest błogosławionym, zmarł na białaczkę w roku 2006. I z tego co wiem, to już niebawem, bo 1 lipca papież Franciszek ma ogłosić datę jego kanonizacji, więc już nie będzie tylko błogosławionym, ale świętym. Tak. Wspaniała postać. Wiem, że wielu ludzi młodych go zna i bardzo wielu ludzi młodych pociąga, bo naprawdę był wspaniałym chłopakiem i warto o nim mówić. Ale chcesz coś powiedzieć? Tak, tego. Chcę powiedzieć, że o Carlo Acutisie, czy spolszczając Karolu Acutisie, często właśnie takie zdanie było powiedziane, że to był chłopak, który kochał Eucharystię i piłkę nowną, więc to jak najbardziej wpisuje się w tematykę naszego podcastu, ale dosłownie dzień przed tym, jak nagrywamy ten odcinek, znalazłem taką ciekawą informację związaną z Polską, z piłką nowną i z Karolem Acutisem właśnie. No, coś takiego. Posłuchaj. Z dniem 15 lutego 2024 roku Akademia Piłkarska Carlo Acutis została przyjęta jednogłośnie przez zarząd i prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w poczet członków ZZPN i PZPN. Czyli, i tutaj dowiadujemy się, że po 5 miesiącach funkcjonowania tej akademii, ta akademia Carlo Acutis zaczęła też osiągać dobre wyniki w różnych turniejach ogólnopolskich. Czyli mamy w Polsce pierwszy klub piłkarski, akademię futbolową, która właśnie jest nazwana od imienia błogosławionego, a wkrótce świętego Carlo Acutisa. Więc ta postać rzeczywiście rezonuje także na Polskę. Niesamowite. Bardzo chętnie dowiedziałbym się czegoś więcej o tym właśnie klubie. Mam nadzieję, że będzie o nim głośno, skoro to właśnie teraz się z nim wydarzyło. I cóż, Kuba, myślę, że pozostaje nam zaprosić was wszystkich na oglądanie meczów trzeciej tury Grupy B. Zobaczymy, kto tam się dostanie poza Hiszpanią. Myślę, że jednak Hiszpania na pierwszym, a Włochy i Chorwacja też wyjdą z tej grupy. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Wieczorem będziemy już znać rozstrzygnięcie. Będziemy mądrzejsi. Do zobaczenia. Do zobaczenia wam. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Cześć.